one wejście dokądś, do innych światów równoległych. To jest właśnie ten sekret wielki masonerii z najwyższych szczebli, jak powiedział. I tutaj się właśnie zaczyna problem, gdyż to oni wykorzystują rzekomo za moc i portale do sprowadzania czarnych sił, z którymi się bratają. To oni potęgują moc tych miejsc religijnymi obrzędami, rytuałami, intonacjami. Doktor, wspomniany przeze mnie już doktor Norman Bergman, który właśnie tą książkę napisał, twórca pierścieni Saturna, mówi, że na Saturnie, czyli który inaczej nazywa się Chronosem, czyli czas, najbliżej portal, który kontroluje naszą linię czasową i frekwencje ludzi. Ma bardzo negatywne oddziaływanie, znajduje się w rękach Estylian. System kontrolny umieszczony pomiędzy Saturnem a Księżycem zostanie podobno w przyszłości częściowo zniszczony przez meteoryty, ale nie do końca straci swą moc. Mogę też opowiedzieć taką ciekawostkę, bo niedawno słuchałam wypowiedzi wnuczki prezydenta Eisenhowera, Laury, w wywiadzie z 17 kwietnia, że od Stonehenge znajduje się podziemna instalacja, tak zwane Nithilin Reversal Grid, która zawiera potężne superkomputery, które zakłócają ley lines i czynią z Ziemi zakładnika. Zostały one zainstalowane około 26 tysięcy lat temu i wtedy też zostały stworzone sztuczne linie czasowe. To chciałabym jeszcze dokładnie przebadać, ponieważ podobne rzeczy mówił Dan Burisz, który mówił także, że iluminaci są w stanie manipulować czasem. Ciekawa rzecz i na pewno poświęcę temu troszkę czasu, bo interesują mnie te rzeczy. Ja pamiętam, że niedawno nasza jasnowidzka pani Renata Engel, która tam była z Robertem i Honoratą, mówiła, że te kamienie na wierzchu są jakby tylko częścią czegoś, co jest pod ziemią, że to nie jest całość, to jest część czegoś. Teraz pomyślałam sobie, jeżeli część czegoś, to mogłyby to być właśnie te komputery. Ten właśnie, ta siatka, którą stworzono 226 tysięcy lat temu. Ja myślę, że to jest wszystko, co sobie przypomniałam. Ach, jeszcze to, że... Zdało się coś na rzeczy. Z tej linii czasowej, to z tego, co ja sobie przypominam, to tego typu informacja o zakłócaniu linii czasowych, czy w próbach przestawiania, żeby tam przeskok nastąpił z jednej na drugiej, żebyśmy do pewnych rzeczywistości nie mieli dostępu, te informacje podchodzą z różnych źródeł, więc ponieważ się powtarzają, to coś musi w tym być. Absolutnie, może być rzeczywiście coś na rzeczy. Tym bardziej, że czujemy przyspieszył czas, dzieją się jakieś dziwne rzeczy, nikt nam tego nie tłumaczy, poza tym, że szukamy informacji, jest naprawdę... Trzeba się domyślać. Ale trzeba też zachować jakąś ostrożność i szukać tej prawdy, która z nami rezonuje. Ponieważ jeżeli będziemy szukać, to będziemy każdego oskarżać o to, że są dezinformatorami. Tymczasem każdy ma swoją prawdę i jednocześnie są uniwersalne prawdy. Ale widzisz, każdy ma swoją prawdę. No. Możemy spokojnie się w tym kierunku dalej. Dobrze mówi ta kobieta, patrz. Dać jej wódki. Bo tyle praw, ile ludzi, moim zdaniem. Tyle praw, ile ludzi. Ktoś nie jest uporowią, ktoś nie jest tym czy tamtym. Każdy jest tym, czy kim jest. Najważniejsze jest być sobą. I wierny swoim prawdom zewnętrznym. Ale nie fanatykiem. Także jeszcze pamiętam, że Simon powiedział coś o Benonie, tak. Ale według mnie powiedział bardzo dużo. Ja to zapisałam, ale ponieważ jestem w domu, tylko u kogoś gościnnie i nie mam dostępu do moich notatek. W ogóle jestem bardzo daleko od domu, więc nie przyszło mi do głowy, że powinnam po prostu ze sobą zabrać też notatki. Mówił, że Belon to są dżin. Ja myślę, że to był kiedyś taki film o dżin. On raczej mówił o nich jako pasożytach. No tak. Oni będą bardziej z tym. Nie, dla niego to byli dżin. I to są informacje, oczywiście on bazuje na informacjach, jakie dostarczają mu istoty poza
mnie zaskoczyło jedno, że z jednej strony jest to osoba, która ma tak dużo kontaktu, bo gada, to są nieprzerwane kontakty od dziecka i jednocześnie jest taką ciepłą osobą. Siedzą naprzeciwko mnie do i widzą tego. No, kontaktu, ciepło. Faryzeusze są ciepli. To jakbyś zgadła. A jednocześnie czasami jego sposób rozumowania no bardzo odbiegał od rozumowania z przeciętnego człowieka tu na ziemi. No, bardzo mnie zaskoczył, bardzo przyjemnie i na długo pozostanie to spotkanie w mojej pamięci. I jest on dla mnie, to spotkanie jest dla mnie także dowodem na to, że marzenia się spełniają. Więc marzmy, stwórzmy lepszy świat. Tak. Pozdrawiam serdecznie, jeśli mogę, Roberta i Honoratkę. Oczywiście. Bo to pozostać, na długo pozostanie w naszej pamięci ta podróż. Ale zawsze można się wybrać następną wyprawę. Czyli, że ta kobieta, ona nie jest katoliczką. No, z pewnością, jak ona poglądy swoje pokazuje. Ciebie się słucha, że wiesz, cisza zapada. Tak, przed burzą. Chciałoby się jeszcze. To belon ma znaczenie dżinu, tak? W duchu, w belonie są. Bo tam się tak, to tak płynie, tak, ten belon, tak? No płynie, no to przecież wiesz, jak belon płynie. Ty się mnie nie wpytaj. To jest materiał cienki, który tak. Się tam... Będziemy czekać. Przyczepia na koronę. Tak. Ja bardzo chętnie sobie ten welon przyczepię, ale jeszcze nie nosiłam tego welonu. Z tego świata. I cóż, w takim razie dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do miłego usłyszenia. Wojtku, pozdrawiam serdecznie. Ta z 2 plus 1 śpiewa o welonie właśnie. Welon mi niosą. Czerwony. A w Belonie są te dżiny. No. Czyli takie małe duchy, takie negatywne. No, to jakże on... Takim katoliczkom to przydałby się też taki, wiesz, wykład, pokaz, lekcje. O tym wszystkim, żeby sobie uświadomiły, że nie za żadną tam, nie tunelem, tylko trzeba przeciwnie do tunelu iść. Jak po śmierci tam niby, wiesz, jakiś tunel się objawia. Człowiek jak jest zawrożony, ma mózg, to wcale nie umarł, bo serce, że stoi, to nie znaczy, że człowiek umarł. Może jeszcze żyć. Mózg pracuje, i w mózgu są wizje tunelu. Wcale to nie muszą być realne wizje. Także proszę tam w bzdury nie wierzyć. Że jakieś życie pozagrobowe, że jakieś... No to wszystko, to co w Warszawie, to jest, to są katolicy, to... Czy katolicy, czy inni, to nie wszyscy wierzą w to życie pozagrobowe. Wieriut, wieriut. Tak, tak, tak. Wierzą, wierzą. W życie pozagrobowe. Poplatoniczne filozofie. Dusza nieśmiertelna, że jest rzeczywistość poza ciałem. Przynajmniej mądre, ciekawe rzeczy powiedziała ta kobieta. Mądre, ciekawe rzeczy, proszę Państwa, bo... Nie ma co w ten tunel tam wchodzić. Na przykład to byli ludzie, którzy co ten tunel widzieli, którzy umarli śmiercią taką ciekawą, w niskiej temperaturze, zauważono w Ameryce. W niskiej temperaturze i wtedy, pomimo że serce stanęło, to mózg jeszcze pracował i ten człowiek, on tak naprawdę to wcale nie umarł. To więc to nie mogła być śmierć jakaś prawdziwa, rzeczywista, realna, tylko to kliniczna, jak to mówię. Także wszak był umarł, to do widzenia, no to przecież człowiek jak umiera.
To jestem umie. Transbaptysta. Conchita Wurst. Tak? Conchita, o właśnie. Ale Wurst. No, no, no. Czyli Conchita kiełbasa. No to pójdź jakąś piosenkę tej Conchity. Aha, może to ta piosenka co jutro będzie. Conchita kiełbasa wystąpi. Kurczę mać. Ja chcę wygrać festiwal. No to ja nawet jej życzę, żeby ta Conchita kiełbasa. Bo ja lubię coś takiego innego, żeby się objawiło, a nie wszystko to samo. I te różańce klepią, i te pod rotundą na Marszałkowskiej. Welcome. Conchita kiełbasa. O, jest już. A to nie ta taśma, zaraz muszę. Ha! Conchita kiełbasa. Like a phoenix life. Na środku grzyłem. Kurczę, my. Jego występ właśnie w Kopenhadze na festiwalu Eurovision. Eurovision 2014, Austria, Conchita Bus. Like a phoenix. Rise, czyli wznosi się jak phoenix. W życiu. Potem się pali i jeszcze raz się wznosi. Świetny podobno przebył na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Natomiast jest to kobieta z brodą. Kobieta z brodą, no to. To czego żeśmy nie chciały, tak. Pamiętasz? Posłuchaj, to kończy to głos. Ale takie smutne? Tak. Czyli mężczyzna. To ładny jest. Jest mężczyzna. On śpiewa tak i tak z serca, wiesz? Jest taka, bardzo genialnie, widać, że on jest bardzo wzrusza. Jest taka piosenkarka Adele, która też tak sercem śpiewa, tak, i tak, tak. Pierwsze miejsca wszędzie. Tak, tak. On jest bardzo, nie drugie, tylko pierwsze. Także mu życzę, żeby tak, pierwsze miejsce zajął. Nie, Chrystus to chudy jest, ten gruby. Nie, on jest tak chudy, a Chrystus. No ładne, to takie nawet wzruszające jest. No wiesz, dla Warszawy to za wysoki poziom jest, ale tam... Za wysoki. Bo tutaj wiesz, jak te rechodówki są katolickie. A ta Barbara... Kurwa. Hello everybody on BBC today. My name is Conchita. And I want to thank you for your support. And if you want to know anything about me, all the latest news on BBC today. Thank you. Kiełbasa. A mówiła kiełbasa.
No proszę Państwa, teraz właśnie mówiła kiełbasa, przemawiała ludzkim głosem do Państwa. Czy uchem mówiła, czy nosem? Zgani. Zobacz, jaka przaśna Polska tutaj na tej Kopenhadze wystąpiła. Zaraz się pokażę polski biustek. No ale to jest jeden dzień występu, to albo jutro, albo... Ale już był półfinał. No, aha, na półfinał. Takie przesłuchanie. Wtedy występ Donatana. Wysławiany. Sławiany. No nie da się ukryć, bo tu niektórzy to kombinowali pod tą rotundą na Marszałkowskiej i pod domami towarowym i centrum i pod Nowotelem. I po... Oj! Amerykanów tak chcą dać. No, po co to wam? Po co? Nie macie tego luzu, no to po co? Amerykanie. A dzisiaj były na Nowym Świecie Amerykanki. Boże, ty wiesz jakie miłe? Wlazły mi w ogóle w kamerę. Młode! Zaczęły pokazywać. A Polaczki śpiewają w kamer. Dziady się boją kamer. Stadion jakby narodowy, te kratki. No, no, to dobre, dobre. This is our heart, 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 this is our heart,
szkoda, że tylko jedna piosenka zwycięży. Ale świetna ta polska, oczywiście. Znakomita. Świetnie zaaranżowana, nie wiem czy zauważyłeś. Zaaranżowana, tak, ale one nieperfekcyjnie śpiewały. Wiem, ale sama aranżacja była znakomita. W sensie, wiesz, rozegrania tej całej historii na tej scenie. I ta, wiesz, ta melodia, ona nie jest taka melodyjna, no taka. Właśnie. Właśnie to, wiesz, bo w Eurowizji to musi być melodyjne. Tak, tutaj nie jest melodyjne, zgadzam się. Musi płynąć, tak wiesz, tak jak ta ruska, jak ta ruska się... Tak mi się zastanawia. Jak ta ruska się nazywała, co śpiewała? Nie była taka z Ukrainy. Ta z Ukrainy, no, to ona miała takie melodyjne i ona wyćwiczona... Ona wygrała ten festiwal, nie wiem czy wiesz. Co? Ona wygrała. No to wygrała. Rusłana, o. Ukrainka, prawda? No. Wielka babna. No. Dzika taka. Ona dzika tam tańczyła, jak Boże. Rusłana, no pamiętasz. No. Pamiętasz, nie pamiętasz, ja to wiem. Mi się ona bardzo podobała, bo to takie coś zupełnie innego niż ten zachód cały. Jest kultura zupełnie inna. Ale nie, na zachodzie też takie mają, płynne. Ale nie mają takiej bab jak Rusłana. No, strasznie wygimnastykowana tak. Poza tym. Co to znaczy baletowe? Nie musi tam szpagatów robić, ale co to od razu widać. Mi się ona bardzo podobała. Tak. Ja no tak? Powiem, jak ona musiała być dobra, ta Rusłana, skoro minęło od tego czasu 5 lat, a ja ją jeszcze pamiętam. Bo no. Ukrainka, prawda? A pamiętasz, że potem ten Eurowizja była w Kijowie? Tak, z tego powodu. No właśnie, z tego powodu właśnie, że wiesz. W Kijowie, najlepiej zapraszamy do Ameryki.